Dzień dobry, z tej strony trener Jacek i trener Adam. Dobra, dzisiaj chcemy powiedzieć nieco o naszej lokalizacji na Chełmie, na którą będziemy przyjeżdżać i prowadzić zajęcia Ninja Kids. Tak, będzie to lokalizacja niedaleko zbiornika retencyjnego na Chełmie. Nie pamiętam teraz dokładnie, jak się nazywa ten zbiornik retencyjny, ale jest on bardzo charakterystyczny, bo jest jedyny na Chełmie. Dokładnie. Także dookoła mnóstwo blokowisk, ogromny teren. No, generalnie tam zaczniemy. No dobra, ale teraz może trafiasz na nas pierwszy raz, więc tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia, czym my się zajmujemy. Zajmujemy się zajęciami terenowymi, przygotowujemy dzieciaki do Ramagedonu, czy powiedzmy Spartana, czyli takich ekstremalnych biegów z przeszkodami. Taplają się w błocie, trochę parkouru, czyli przeskakują przez murki, wskakują na drzewa, odbijają się od tych drzew, a oczywiście nogami i wszystko bezpiecznie. Natomiast świetna zabawa w tym, żeby taką ogólną rozwojową sprawność wykorzystać i poprawić ją. A dzięki naszym zajęciom nie tylko będą sprawnie startować w tych, co Adam powiedział, zawodach, ale również poprawią swoją wydolność, sprawność ogólnorozwojową, sprawność fizyczną, a także na lekcji WF-u na pewno będzie im o wiele łatwiej sprostać wyzwaniom podstawy programowej, tak żeby wszystkie te rzeczy, gdzie mogą zdobywać oceny w szkole, spokojnie realizować i być najlepszym w grupie, w zespole, w szkole, w klasie. Dokładnie. Dużo można by było opowiadać o tych zajęciach. Oczywiście przejrzyjcie całą naszą stronę, filmy, jakiekolwiek znajdziecie, to prawdopodobnie nieco można więcej się na temat tych zajęć dowiedzieć, ale najlepiej proponujemy, abyście przyszli. Pierwsze zajęcia są całkowicie bezpłatne, nie musisz się nigdzie zapisywać, po prostu się zjaw na miejscu, tam dopiero wpiszemy się na listę i sprawdź, czy rzeczywiście twojemu dziecku takie zajęcia terenowe będą się podobać, bo w sumie trenujemy cały rok. A strona to sportplay.pl, tam znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje. Oprócz tego możesz nas znaleźć na Facebooku, Jacek Czeczot i Adam Zagórski. Dobra, jeszcze ostatnia taka informacja, no to zaczynamy drugą sobotę, dobrze pamiętam? Drugą sobotę Druga sobota października. Druga sobota października, godzina około 14:15. Śledź kalendarz, na pewno tam w kalendarzu na naszej stronie sportplay.pl będzie dokładna godzina. Tak jest. Dobra. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.